Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z Head Punch Simulatora. Właśnie dzisiaj wyszła druga część letniego update'u i dodane zostało parę fajnych rzeczy. Ja ostatnio trochę zapuściłem się w granie i we wbijaniu topek i tego wszystkiego, tą letnią topkę w ogóle olałem, ale zobaczmy co dodali. Drugą część Summer Eventu, nowa arenka eventowa, nowe jajko, 7 nowych petów, 2 nowe ekskluzywy, pet with currency multiplier, czyli mnożnik waluty pety mają. Teraz, o to fajnie, Summer Collector Machine, o to coś nowego i ostatni tydzień Summer Eventu i nowy kod, także chodźmy na tą, o Water Park, ostatnia kraina, coming soon, już nie będzie chyba coming soon niestety i mamy tutaj ten Summer Collector i co to jest? Info, razem z innymi graczami daj do tej maszyny tak jakby eventową walutę i zdobyć nagrody. Jak 10 trylionów słońc, to razy 2 winy na 180 minut. Okej. Okay. Tu jest ranking, kto ile dał tych słońc. I tu mogę samemu dać te słońce. Okej, okay, ja mam bardzo mało słońc, to nie będę dawał nic na razie. Tu mamy nowe jajo, ale to najwyżej za chwilę sobie będę otwierał. I tak, te pety mają mnożnik eventowe. Ej, to fajnie, naprawdę. Czekajcie, ja tego nie chcę peta, tylko chcę peta z najlepszym mnożnikiem. O, 1-3, 1-3. Dobra, niech tak będzie. W ogóle, skąd ja mam tą orkę, jak ona jest z tamtego jajka? Coś jeszcze zostało dodane? Nie. Czy tego jajka nie otwierałem? Dobre pytanie, może z jakiegoś questu to było, nie wiem, nie pamiętam. Skąd mam tego peta? Mamy 2 nowe ekskluzywy. Gdzie są te ekskluzywy tutaj? Nie, nie widzę tych ekskluzywów. Chyba, że w questach, bo ja questów też nie robiłem. Nie, nie ma. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może gdzieś tam są. Może je znajdę później, ale na razie nie widzę. Teraz zabieram się za otwieranie jajek. Odpalam sobie laka na pół godzinki i oczywiście zostawię sobie od legendy w górę i zobaczymy, co wydropię fajnego. Mam nadzieję, że coś fajnego poleci. Dobra widzowie, skończyłem otwierać pety i nic fajnego nie trafiłem. Trafiłem tylko 2 banana boat legendy i w sumie to tyle. Więc ja idę na spawna spróbować to przerobić do questa. I może mi się uda, co ja bym tu przerobił. Ten jest limitowany, to nie, ten też, to może tego. Udało się, quest zrobiony za pierwszym razem. Okej. Okay. I teraz dzięki temu pety mają lepszy mnożnik. Ej, to elegancko. To opłaca się przerabiać te pety. Takiego ja mam dalej questa. Dostałem potkę, zhaczować 5000 jajek mam. Aha. No cóż, jak trzeba, to trzeba. Potka na laka odpalona. I robimy to. 1 hour later. Dobra widzowie, pootwierałem sobie te jajka, ale nic specjalnego nie trafiłem, ponieważ tylko te 3 bananowe łódki. Więc trochę lipa, ja sobie przerobię. Udało się. I jakiego ja mam dalej questa? Czy ja już zrobiłem tego? Nie, tylko 1622 jajka. Szkoda, lipa. Dam tyle ile mogę. 1.25m, mam nadzieję, że to zadziała. Działa? Chyba nie działa. Może z dłużej? Nie wiem, a jak tak wpiszę? Aha, muszę zrobić summer questy, żeby dopiero tutaj dawać. Ale lipa. A to nie wiedziałem o tym. Dobra, użyjmy sobie potki na winki. I z jednego tego dostaję plus 24,49 miliona. A jak tu topka wygląda? Wiem, że nie mam szans, ale jestem ciekawy. 53 miliony i w ogóle patrzcie na to. Slog alt 3, slog alt 8. Slog alt chyba był pierwszy, albo sam slog. No, slogger. Jedna osoba ma 3 konta w topce, elegancko. Czy jeszcze coś tu ciekawego znajdziemy? Chyba nie. A od zwykłej topki, przez te moje przerwy, ile mi zabrakło? Już mają 1.77QN, ale top 100. No, strasznie mi odskoczyli 7, a ja mam 2.42, a ja byłem top 60 nawet. O 5QD mi odskoczyli. W rebirfach za daleko nie uciekli. Jak sobie zrobię 6 rebirfów, to daję mam być szansę w topce, w winkach chyba uciekli. Chociaż nie tak bardzo, pewnie się skupili wszyscy na tych słoneczkach. W ścianach, w jajkach 1,5 miliona. Ja jak mam? 82 tysiące, 67 tysięcy. I czas spędzę, no to wiadomo, to już ludzie po miesiąc grają, a ja 5 dni, no to na to nawet nie patrzę. Ale na ściany takie 350 tysięcy jest do zrobienia. Jajka nie są do zrobienia. Ale dobra, widzę, trzeba się skupić na tym tutaj kłeściku. Eventowym farmimy tutaj ściany. Widzowie, z tymi petami wszystkimi i z buścikami i z powerem razy 10 po 1 tryliona siły farmię. Wow. A tak to farmię po 100 bilionów. Także trochę lipa. I wreszcie se do farmy do
chyba 7 QD Powera i zrobimy 6 rebirth, żebym miał 40 rebirthów i zobaczymy sobie, co mogę sobie kupić w sklepie za rebirthowe tokeny. Czy w ogóle mogę coś sobie kupić? Dobra widzowie, pofarmiłem sobie tą siłę i na sam koniec odcinka zrobimy te 6 rebirthów wreszcie. W tym momencie możecie stawić łapeczkę w górę, napisać jakiś fajny komentarz oraz stawić suba, jak ktoś subskrybuje kanału. Robimy rebirtha. Wszystko mam wyzerowane, 40 rebirthów jest. Może jakąś nagrodę zrobiłem? Nie, Aqua jest dopiero na 50. I ja chciałem iść do sklepu z rebirthami tutaj na pustynię. I mam 7 tokensów, co by mi się przydało? Punch Speed, Walk Speed, Pet Storage. No niestety na nic mnie nie stać. A w topce jakiś jestem może? Sprawdźmy sobie jeszcze na sam koniec. 40 rebirthów mam. A tu pewnie się liczy w topce, kto pierwszy, ten lepszy. Albo jakoś alfabetycznie. No nie ma mnie niestety. Od 90 do 100 miejsca mam 40 rebirthów i mnie tu nie ma niestety, no trudno. Ja sobie idę. O, mogę sobie iść tutaj farmić. Ej, to fajne jest, że sobie zrobię rebirtha. Ej, takie eventy są kozackie, bo ja sobie teraz tu stanę i po 116 bilionów farmię. No ale dobra widzowie, tym trenującym akcentem ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa.